8 lutego 1940 roku na łamach gazety Lotscher Zeitung ukazało się zarządzenie o utworzeniu w mieście wydzielonej dzielnicy mieszkaniowej dla Żydów. Do zarządzenia dołączono jej szczegółowy plan. W tym samym miesiącu zaczęto tworzyć w mieście getto, które było pierwszym gettem na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy. Żydzi musieli opuścić swoje mieszkania, sklepy, fabryki. Zamieszkali w najbardziej zaniedbanej części Bałut i Starego Miasta. Łódzkie getto stało się najbardziej niedostępnym gettem w Europie. Pisze w swoich wspomnieniach uwięziona w nim z rodziną Ewa Libicki, której udało się przeżyć zagładę. Niemcy wyburzyli wszystkie otaczające je domy, zostawiając niebezpieczną strefę niczyją między płotem a stroną aryjską.